dobry, szanowni państwo. W tym tutorialu omówię szczegółowo modyfikator Edge Split, ponieważ wielu ludzi mogło mieć z tym problem, jak to użyć. Na razie wyłączę te dwa modyfikatory i teraz powiem, o co chodzi. Bo na przykład, jak dodaję sobie Subdivision Service, a potem Edge Split, gdzie to jest? No, zagalopowałem się. Co jest? Za szybko patrzę. No dobra, mam. I jest pewien problem, ponieważ jak użyjemy na samym szczycie modyfikatora Edge Split, my widzimy takie brzydkie artefakty. Jak to rozwiązać? Używając opcji Split Angle. Wszystkie dziury nam załatę. Jeszcze raz pokażę. Jak zmieniam wartość na ujemną, to pojawiają się dziury. O, to jest idealny przykład tego, jak to wygląda. Obrzydliwie, jak całkiem wyłączę Split Angle. Jak sobie zwiększam wartość i zwiększam na 100%, to już tych dziur nie ma. Następna rzecz. Jak zaznaczymy sobie pętlę, Ctrl E Edge Loops i klikniemy na Mark Sharp, to nam podkreśli te krawędzie. Aha, bo ja nie zaznaczyłem tutaj. Te krawędzie nam jako ostre podkreśli. Ale zwróćcie uwagę, jak klikniecie na to, to będziecie widzieli Subdivision Service jako siatkę. Jak klikniecie na to, to tylko widzicie cage w angielsku, klatka, siatka. No a teraz pięknie widać tu. Tutaj tak samo. Jak zrobię coś takiego, Ctrl E, Edge Loops, Ctrl E, Mark Sharp, bo jest druga opcja u góry, Mark Sim, ale Mark Sim to jest do cięcia tekstury. On słucha, że jak jest jedna i druga linia zaznaczona, to w tym miejscu będzie nam teksturę przecinało, a potem jak dajcie unwrap, to nam rozłoży teksturę, ale ja mówię o Mark Sharp. O, to jest o co mi chodziło. I to jest podkreślenie jako ostre. Tu jest jako gładkie. Żeby wam dokładnie to pokazać, dam wartość na Subdivision 3. O, jak pięknie to wygląda. Mamy ostry, ale jednocześnie gładki obiekt. To byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Mówił Szymon.